Dzień dobry. Jak na polski karawanik jesteśmy w bardzo nietypowych okolicznościach przyrody. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Kazimierzu Dolnym, obok nieczynnego już chyba kamieniołomu. Testujemy dzisiaj, moi drodzy, jedna przyczepa kempingowa, dwa samochody, ale różniące się od siebie. Tak, mamy samochody z napędem na przód, na tył i samochody z napędem na cztery koła. Pokażemy Wam, jaka jest różnica w holowaniu przyczepy, która waży 1500 kg w trudnym terenie. Bo zobaczcie, tu gdzie kończy się karawanik, zaczyna się offroad. Prosiliście o test holowania przyczepy w zimie, na śniegu. Śniegu nie ma, natomiast mamy trzy samochody i pokażemy Wam, czym się różni jeżdżenie z przyczepą z przednim napędem, z napędem na cztery koła i z napędem tylnym. W tym celu mamy trzy samochody z napędem 4x4. Jak to 4x4? Trzy samochody z napędem 4x4? Tak, mamy trzy samochody z napędem 4x4, natomiast napęd w tych samochodach bardzo się różni. Jak wiecie, 4x4 samochód samochodowi nierówny. Mamy X-Traila. To jest pierwszy X-Trail, który w tamtych czasach był samochodem rewolucyjnym. 2,2-litrowy silnik, diesla, centralne zegary i napęd, który był dołączany na tylną oś, czyli samochód bazowo ma napęd na przód, w razie poślizgu, sprzęgło lepkościowe, które jest przy tylnym dyferencjale, przy tylnym moście, tak możemy nazwać, po wykryciu poślizgu różnicy prędkości między tylną a przednią osią, dołącza tylną oś. Robi to w sposób automatyczny, ale możemy to ustawić pokrętłem, czyli samochód z napędem 4x4 z dołączonym tyłem będzie nam symulował samochód z napędem przednim. Mazda CX-5. Najlepiej sprzedająca się Mazda na świecie? Chyba tak. Najpopularniejszy model na pewno tego SUV-a. Moi drodzy, z silnikiem dzisiaj benzynowym 2,5 litra, stały napęd 4x4, skrzynia automatyczna. Tak, co do stałego napędu 4x4, to jest tak, że napęd w Mazdzie również jest obsługiwany przez sprzęgło lepkościowe, natomiast kierowca nie ma możliwości rozłączenia tego napędu. Tak naprawdę komputer decyduje o tym, kiedy napęd na 4x4 jest aktywowany, a kiedy nie. My, jako kierowca, nie mamy na to żadnego wpływu. Prawdziwy dzik. Czerwony, jest wielki, jest przepotężny, Isuzu. Isuzu D-Max w limitowanej wersji Fury. Typowy pick-up, to znaczy oparty jest na ramię, napęd na cztery koła. Bazowo napęd trafia na tylną oś i napęd przedni dołączany jest na tak zwane na sztywno, tak to się mówi w terminie offroadowym, czyli bez centralnego mechanizmu różnicowego. To kierowca decyduje o tym, kiedy dopina napęd. Napęd po dopięciu jest złączony na sztywno, czyli przednia i tylna oś kręci się z taką samą prędkością. I dzisiaj Isuzu prezentuje napęd, który 4x4, tył. Ponieważ w Isuzu mamy możliwość rozłączenia przedniego napędu, Isuzu będzie symulowało napęd tylny. Podsumowując, trzy auta, tak naprawdę trzy auta terenowe. Można by tak to powiedzieć, no chyba z wyłączeniem troszeczkę Mazdy, bo jednak to jest taki SUV typowo miejski, ale jednak napęd na cztery koła ma. Trzy różne samochody, trzy różne napędy, jedna przyczepa, no i jeden teren do pokonania. Tak, dodajmy, że przyczepa, DNC przyczepy to jest 1500 kg. Te wszystkie samochody mogą holować taką przyczepę. Zgodnie z przepisami europejskimi i polskimi. Dokładnie, zapraszamy serdecznie. Witamy ze słonecznego Bałtowa. Daj te rękawiczki wywalić. Dlaczego? Chcesz, żeby rękawiczki? Tak? Brudna robota. Ach, rozumiem. Michał, to przecież nie jest Bałtów. A gdzie my jesteśmy? W Kazimierzu Dolnym.
A no faktycznie, ale zobacz, nie ma balonów i też jest bardzo fajnie. Jest bardzo fajnie, pogoda piękna pogoda. Dzisiaj, tak, jest piękna. Poprosiliście nas o test zimowy holowania samochodami z różnymi rodzajami napędu na śniegu. Jest zima. Kalendarzowa zima nadal trwa, niestety jak sami widzicie, śniegu brak, także postanowiliśmy zasymulować w pewien sposób te warunki. Natomiast postanowiliśmy też poopalać się z redaktorem Bartłomiejem i skorzystać z tych pięknych okoliczności przyrody. Więc jeszcze chwilę poczekacie na test. Bardzo dziękujemy Michale, że przyjechałeś. Dziękuję. Michał przyjechał do nas X-Trailem z napędem na 4 koła. Z tego co wiem, też masz przyczepę Weinsberga i tak, też jeździłeś z nią w zimie. Tak, co roku w zimie zawsze. I czy coś się wydarzyło ostatnio ciekawego w zimie? No właśnie, jak teraz testujemy zakopywanie się, to też miałem okazję w grudniu zakopać się na swoim podjeździe, który jest nieutwardzony. Mimo napędu na 4 koła? Mimo napędu, mimo włączenia loka, po prostu jednak po osie siadł. Rozumiem, ale jesteś w ogóle zadowolony z tego samochodu jako z holownika? Tak, na co dzień tak. Natomiast no niestety grunt, jak jest trawiasty, namoknięty po zimie, to niestety może siąść samochód i przyczepa też. Michał zdecydował się przełącznik napędu w swoim Nissanie na napęd przedni, czyli 2WD i zobaczymy, czy X-Trail wyjedzie z przyczepą pod górę. Czy dam radę? Czy dasz radę? Dacie radę. Mówiąc krótko, bardzo mnie zaraziłeś pasją do offroadu. Świetnie się mi dzisiaj jeździło.
ale czas na podsumowanie i napędów, i samochodów, i przyczepy kempingowej, i tego, co dzisiaj zrobiliśmy. Jakbyś to podsumował w kilku słowach? Tak. Pamiętajcie, że mieliśmy 3 samochody i symulowaliśmy 3 różne rodzaje napędu. Przedni, 4x4 i tylny. Bartek, ty jesteś zwolennikiem SUV-a z autonomicznym napędem. Jestem zwolennikiem SUV-a, bardzo mi się Mazda spodobała. Jestem bardzo komfortowym człowiekiem i pick-up jest, wiesz, troszeczkę taki ostry, taki twardy. Generalnie bardziej używam samochodu do miasta na zakupy, a od czasu do czasu w teren z taką przyczepą kempingową. Jestem za Mazdą, bardziej mi się podoba Mazda. A powiedz coś o tym napędzie. Dlaczego ta Mazda? Bo zobacz, bo tak naprawdę podoba ci się Mazda, bo ma niezależne zawieszenie. A jak działa ten napęd w Mazdzie? Napęd w ogóle działa automatycznie tak naprawdę. W ogóle, słuchajcie, nie zwróciłem uwagi na to, że podjeżdżamy pod górkę, wyjeżdżamy z błota, jakiekolwiek inne manewry wykonujemy z tą przyczepą kempingową. Tam po prostu dociskam gaz i jadę do przodu. I to mi się też najbardziej spodobało w Mazdzie, że te koła naprawdę, tam nie ma żadnego uślizgu. Jedzie to perfekcyjnie, okiem laika, nie jestem ekspertem. Po prostu lubię komfort i pełną automatykę i Mazda mi to daje. Słuchajcie, jeszcze nie powiedzieliśmy o jednym. Wszystkie samochody tak naprawdę miały opony zimowe, które przy tej temperaturze pracowały w błocie, ale wiecie, w błoto ma to do siebie, że te opony zakleja, to nie były opony terenowe. Mimo jakby niekorzystnych warunków, ten napęd w Mazdzie, który działa automatycznie, sterowany komputerem, bez tak naprawdę udziału kierowcy, powodował, że ta jazda była najbardziej, można powiedzieć, komfortowa i nudna, bo tak naprawdę nie zaskoczyło nas nic. Nie zakopaliśmy się w błotku, nie zakopaliśmy się pod górkę, ani nie zakopaliśmy się na stromym podjeździe. A co z pick-upem? Ja znowu preferuję pick-upy, uwielbiam samochody terenowe. Pick-upy w tym momencie to tak naprawdę są jedyne porządne samochody terenowe, które zostały na rynku. Oczywiście jest kilku producentów, którzy oferują samochody terenowe jeszcze. Ale tak naprawdę największy wybór mamy w pick-upach, które dalej są budowane na ramię, dalej mają reduktor, biegi terenowe. Ale teraz tak, pick-up z tylnym napędem, czyli tak jak wychodzi z fabryki i w niektórych wersjach w ogóle, musimy zgrupować samochody jakby tylnonapędowe wszystkie. Owszem, przyczepa dociąża tylną oś, ale przy niedużym poślizgu, przy błocie, w momencie kiedy mamy tylko i wyłącznie napęd na tylne koła, samochód po prostu grząsł. Tylna oś nie jest w stanie przenieść napędu, który się ślizga jakby na stały grunt i samochód stoi. Analogiczna sytuacja była z samochodem naszego czytelnika. Przednionapędowym. Przednionapędowy samochód też nie dał rady, możecie to teraz zobaczyć. Auto tak naprawdę stoi w miejscu, koła się kręcą, przyczepa nie drgnie ani o centymetr. Tak. Takie są wyniki. W przypadku Isuzu X-Traila samochód jechał pod górę wtedy, kiedy włączyliśmy napęd na 4 koła. W X-Trailu przy pokrętle działa się to również automatycznie przy pozycji auto lub 4WD lock, dołączała się tylna oś. W Isuzu pozycja 4H, czyli jazda z napędem na 4 koła z wysokimi prędkościami, powodowała, że napęd przedni się włączał jakby mechanicznie i samochód wyjeżdżał jakby tak naprawdę z każdej opresji. Różnica podstawowa w napędach jest taka, że gdybyśmy chcieli jeździć bardzo offroadowo, w twardym terenie, Isuzu. To zdecydowanie Isuzu i ten prosty napęd daje radę. Jeżeli potrzebujecie takiego śnieg, auta, tak, piasek, śnieg, trudne warunki, ewentualnie ciągnięcie przyczepy kempingowej, czyli takie stricte karawaning, Mazda. Czy ty byś dzisiaj kupił auto z napędem 4 koła do holowania takiej przyczepy i większej? Tylko i wyłącznie. Czyli jesteś zarażony. Dzisiaj przekonałem się o tym, że ani przedni napęd, ani tylny napęd nie gwarantuje poczucia komfortu, no i też bezpieczeństwa, bo jednak to jest ważne przy holowaniu takiej bądź większej przyczepy kempingowej, zwłaszcza że Isuzu może maksymalnie na haku udźwignąć 3,5 tony. No to właśnie, ciągnąc taką przyczepę, napęd 4x4 jest nieodzownym elementem takiego pojazdu. Czyli co? Rumunia czy Albania offroadowo? I to, i to. Super. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.